Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy wieczorny program Telewizji Republika, rozmowa w punkt. Przed chwilą Sejm, no bardzo emocjonujące chwile, Sejm podjął decyzję o odwołaniu wszystkich członków Komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. Jest z nami pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór, kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Panie profesorze, no, wynik głosowania nie jest niespodzianką, tylko tak a propos tego, co pan poseł Nitras tam na sam koniec powiedział, że to już koniec. Jakoś mi się nie wydaje, żeby to był koniec, no bo prawdy to się nie da tak wdeptać gdzieś pod dywan. Tak, no to właśnie, no to nie było poważnej dyskusji z tezami, które udało się przygotować w tym cząstkowym raporcie. No była taka próba dezawuowania samego sensu komisji, powoływania się na takie czy inne precedensy związane z jej zaistnieniem. Natomiast no, nikt nie próbował się rzeczowo odnosić do realnych zarzutów, które sformułowano nie na podstawie jakichś tam widzimisię członków komisji, no tylko na rzetelnych badaniach cząstkowych, bo tylko tyle mogli zrobić, ale jednak wystarczająco ważnych, żeby pokazać, że SKW, Polski Kontrwywiad Wojskowy w czasie, w latach 2010-2015, przynajmniej w tych latach, był pod wpływem rosyjskiego FSB. I to na tyle silnym, że można podejrzewać, iż nie dotrzymano przynajmniej tych podstawowych procedur, które można byłoby nazwać odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, tak aby nie dopuścić tutaj do daleko idącej inwigilacji. No właśnie, bo z tymi rosyjskimi wpływami komisja zdążyła się zapoznać z tym no niesłychanie bulwersującym, ale jednak wycinkiem dotyczącym służb specjalnych, a konkretnie służby kontrwywiadu wojskowego, bo tutaj ta współpraca to jest tak delikatnie słowo, bo 100 wizyt w siedzibie SKW, 100 wizyt, to jedna to już byłby skandal, a 100 to już sprawia wrażenie nadzoru. Oni nas traktowali jak PRL, naprawdę, bo to nawet prosili, żeby ta umowa, treść tej umowy była taka sama jak za czasów PRL-u. No tak, no jeszcze dokładniej poznaliśmy to w tym filmie Reset, prawda, przygotowywanym właśnie przez między innymi jednego z członków tej komisji, pana profesora Cęckiewicza. No tutaj fakty mówią same za siebie. Działania były wymierzone przeciwko interesowi Polski, rozumianemu przede wszystkim jako zagwarantowanie sobie bezpieczeństwa, przynajmniej w tym wymiarze bezpieczeństwa energetycznego, jak i tym wymiarze tego bezpieczeństwa militarnego, które by gwarantowały nam przynajmniej tą możliwość realnej obrony przed takimi czy innymi atakami, czy właśnie związanymi z próbą graniem surowcami energetycznymi. No a już nie mówię o tym, co potem stało się faktem, tylko na szczęście jeszcze nie dotyczyło Polski, a dotyczyło Ukrainy. Zaraz przejdziemy do zagrożeń zewnętrznych, panie profesorze, no ale tutaj nie sposób nie zauważyć rekomendacji komisji. Póki co na podstawie tych choćby cząstkowych badań komisja zarekomendowała, aby Donald Tusk, Jacek Cichocki, Bogdan Klich, Bartłomiej Sienkiewicz, Tomasz Siemoniak oraz panowie Nosek i Pytel, to ci byli tam generałowie, nie były powierzane tym osobom stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa. To jest oczywiście rekomendacja, to nie jest tak, że to uniemożliwia powołanie takich osób i pewnie tak się stanie, ale... No ale no właśnie, jaki to będzie miało wpływ na dalszy bieg polityki w naszym kraju?
Wie pan, jednak obawiam się, że w tej chwili żadnego nie będzie miało wpływu. To zostanie zwekslowane, tak jak to zrobił w jednym z mediów pan senator Schetyna, że to jest taka zemsta jeszcze, że to taka próba na końcu dołożenia tym, którzy wygrali z Prawem i Sprawiedliwością. W tej chwili no, jedyne, co możemy, na co moglibyśmy liczyć, to na jakieś poważniejsze reakcje naszych partnerów, czy z Unii Europejskiej, czy głównie ze Stanów Zjednoczonych. No i to może zaważyć wbrew tej radosnej minie, jaką mieli ci, prawda, politycy, zwłaszcza pan Donald Tusk, może zaważyć na ich przyszłej karierze właśnie w ten sposób, że jeżeli ktoś nie zweksluje to tylko głupim uśmiechem, a przyjrzy się choćby części tego raportu, a jeszcze dodatkowo spróbuje przeczytać te dokumenty, które są tam dołączone, no to może dojdzie do wniosku, że to nie jest wcale rzecz banalna, którą można potraktować jako właśnie tylko rodzaj takiej gry politycznej prowadzonej przez przegrane ugrupowanie. No właśnie, bo tak się skojarzyła taka rozbawiona twarz Lecha Wałęsy w pamiętną noc 4 czerwca. No ta radość trwała krótko jednak, bo ta prawda jakoś dotarła wcześniej czy później do opinii publicznej. Panie profesorze, mówiliśmy o tych zagrożeniach zewnętrznych. No, bardzo nabrzmiała sytuacja na granicy fińsko-rosyjskiej. Finlandia w ogóle zamknęła wszystkie przejścia lądowe graniczne. Będzie można tylko latać, jak rozumiem, samolotem do Finlandii. Rosjanie będą mogli latać. No, polski rząd był, gdyby tak zupełnie zamknął granicę z Białorusią, to pewnie byłby rwetest nie z tej planety. Tam troszkę inaczej się układa ta sytuacja, bo nie ma tego szturmu tam przez lasy, ale no, podobieństwa są bardzo, bardzo uderzające. No tak, podobieństwa są uderzające. W tym kontekście widać, że polskie władze nie tylko nie postępowały w sposób niewłaściwy, ale wręcz można powiedzieć, zachowywały się znacznie bardziej ostrożnie, gdy idzie o przede wszystkim no, możliwość przybywania nawet migrantów. Jedyne, na co nie pozwalano, to na nielegalne przekraczanie granic. W sytuacji fińskiej no, widzimy, że ta możliwość wykorzystywania właśnie legalnych przejść była na tyle masowa, że tutaj Finowie uznali, że to zagraża ich bezpieczeństwu, mieli własne powody ku temu. Zatem no, w Polsce już też widzimy odwrót od narracji, że na białoruskiej granicy działy się dantejskie sceny skierowane przeciwko prawom człowieka. Już myśli teraz pan o tym wyznaniu wstrząsającym dziennikarki chyba Gazety Wyborczej, już nie pamiętam dokładnie, że to jednak po prostu pisali nieprawdę i to świadomie pisali nieprawdę o jakimś tam Ailino, jakimś tam facecie, co pływał 6 dni w Bugu. To zdaje się telewizja, ta sino-żółta, a nie gazeta, no ale narracja była właśnie taka, opowiadanie kompletnych banialuków bezkarnie. No i teraz się z tego zaczynają wycofywać, bo widzą, że po pierwsze, no, to by mogło się odbić na ich możliwości zabezpieczania granicy wschodniej w polskiej, a no, wiadomo, że nikt nie był zainteresowany w Unii Europejskiej tym, aby ta granica była nieszczelna, aby ci, prawda, migranci mogli przebywać, sobie ją przekraczać i, no, i siłą rzeczy potem udawać się dalej, prawda, do Europy. No i teraz coś z tym trzeba zrobić, trzeba to posprzątać. To też widzimy te zmiany narracji pokazującej, ile w tym wszystkim było zacietrzewienia, kłamstwa i takiej gry na ludzkich emocjach wbrew faktom. No i to na szczęście jest ujawniane. No to też nie będzie wzmacniało tych rządów, które wiadomo, na tych kłamstwach bardzo często budowały
swoje poparcie społeczne. No dobrze, ale przecież ten nowy rząd, który ma powstać z Donaldem Tuskiem jako premierem i Radosławem Sikorskim jako ministrem spraw zagranicznych, jak zewnętrznych, jak niektórzy piszą, no będzie się musiał zmierzyć z tym, co wyprawia Rosja. Myślę tutaj nie tylko o tym naporze na polskie granice, tym takim hybrydowym, no ale z całością polityki względem Rosji, a tutaj enigmat ciemny jak grób. Donald Tusk o wszystkim mówi, tylko nie o Rosji. No tak, no teraz jest pytanie, czy ta polityka rosyjska, białoruska skierowana przeciwko Polsce miała w podtekście także uderzanie w rząd, czy tylko, czy był to, prawda, jakiś szerszy zamiar. Jeżeli to też miało służyć osłabieniu polskiego rządu, oczywiście rządu Zjednoczonej Prawicy, no to może się teraz nagle okazać, że tam się kwestia znacząco uspokoi. Pamiętajmy, że cały system resetu, no właśnie na tym polegał. Tamci udawali, że no nic krajom Zachodu nie grozi z ich strony, no ci natomiast udawali, że tak naprawdę wierzą im, no próbując robić wspólny biznes. Myślę, że będzie dużo zależało od zachowań Polski wobec Rosji. Będzie zależało bardzo dużo od tego, w jaki sposób no będzie to, jakie kierunkowe wskazania będą pochodziły z Unii Europejskiej, czy mówiąc bardziej konkretnie z Berlina, i w którym kierunku teraz pójdzie polityka polska wobec Rosji. No właśnie, o to chciałem zapytać, bo dzisiaj powrót do polityki resetu wydaje się jakimś science fiction, bo bagatela, wojna wybuchła w międzyczasie, a opinia publiczna międzynarodowa, nie tylko w Polsce, jest bardzo tym poruszona. Troszkę coraz mniej, ale jednak wciąż ściskanie się z Władimirem Putinem nie jest w modzie, tak delikatnie rzecz ujmując, ale to się może zmienić. Jak pan profesor w przyszłości widzi takie trendy? Czy Niemcy będą zainteresowane takim powrotem do takich scenariuszy? No i czy znowu Donald Tusk zostanie tutaj jako trendsetter potraktowany, żeby tak ocieplić relacje z Rosją? Wie pan, to wszystko zależy także od wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych. To wszystko zależy od wyników wyborów, jakie mamy, prawda, w czerwcu. To dużo zależy także od tego, co się dzieje w tej chwili właśnie na Bliskim Wschodzie, w tych relacjach amerykańsko-chińskich. No i to będzie taka wypadkowa. No teraz sobie Niemcy nie mogą pozwolić na powrót do tej polityki, która była tym, prawda, słynnym resetem. Natomiast no, zresztą już zbudowali pewien alternatywny system, choćby zaopatrywania się w surowce energetyczne, tak żeby tutaj nie być wprost zależnym od Rosji. Na pewno na jakichś innych warunkach będzie ta próba jednak dogadywania się, no i korzystania z tego potencjału, prawda, surowcowego, jaki posiada Rosja. Tutaj, no, prawda, przy tych wielu błędach, jakie Niemcy popełniły, no można ciągle liczyć na to, że jako państwo poważne będą starali się grać tak, jak to będzie możliwe. No, jeżeli okaże się, że Ukraina będzie wystarczająco silna i zagwarantuje dostęp do swoich złóż, poza tym właśnie w jakimś sensie będzie można działać z Rosją bez tej potrzeby niszczenia Ukrainy, no to na pewno będą to jakieś formy takiej odbudowania tych relacji, ale już chyba na trochę innych zasadach. To jeszcze wróćmy do krajowej polityki, bo oprócz tego, że nam ubyła właśnie jedna komisja ta do badania rosyjskich wpływów, trochę notabene niezgodnie z prawem, bo ona jest organem państwowym powołanym na mocy ustawy, a
odwołanie wszystkich członków, no po prostu jest jakimś tam deliktem, w mojej opinii przynajmniej, ale za to zapowiadana jest powołanie nawet 20 innych komisji śledczych w parlamencie. Tak pan poseł Kobosko z Polski 2050, że nawet 20 może być tych komisji, no a już z pewnością 3 są konkretne projekty w Sejmie. Jak to będzie z tymi komisjami śledczymi, bo jak tak miałoby być 20, to kto będzie rządził, tak się można zapytać. Widzimy, że te komisje, no to jest trochę takie PR-owskie chyba zagranie. Wystrzelili z tą komisją dotyczącą wyborów prezydenckich, czy jak oni to nazywają, prawda, tego nadużycia władzy, prawda, czy tam zmarnowania pieniędzy. No okazuje się, że tutaj choćby poseł Czarnek, prawda, minister Czarnek wypunktował ich wyraźnie, wskazując... Panie profesorze, wejdę w słowo, jeżeli pan pozwoli, bo jest news, powiedziałbym, dnia, bo sędzia, i to sędzia taki z justycji, nie jakiś tam sędzia pisowiec, tylko sędzia, który należy do justycji, uznał, że prokuratura słusznie odmówiła wszczęcia śledztwa po zawiadomieniu właśnie w sprawie wyborów Najwyższej Izby Kontroli. To tylko pokazuje, na jakich słabych papierach są budowane te komisje. No to podobnie jest z tą komisją, prawda, dotyczącym nielegalnych wiz. Teraz się okazuje, że jak jeszcze dobrze pójdzie, no to mogą własnych polityków, między innymi właśnie wspomnianego ministra spraw zewnętrznych, w to wmieszać, więc byłoby to dla nich mało ciekawe. Tam wiele błędów zresztą popełnili, no i teraz chyba się okrakiem na razie wycofali z tym do prac w komisji. No a ta dotycząca Pegasusa, to wydaje mi się, że chyba jest wbrew pozorom. Ona oczywiście będzie próbowana medialnie, może być jakoś wygrywana. No natomiast no, wiadomo, jakie są możliwości użycia różnych środków, prawda, podsłuchu w Polsce. No i tutaj trzeba będzie uderzać w kastę, prawda, sędziowską bardziej niż w służby, bowiem no chyba, żeby się okazało, ale nie sądzę, że służby gdzieś bez zgody, prawda, sędziego, sędziów używały tych różnych narzędzi podsłuchowych, no to wtedy jest jakaś afera. Ale mam wrażenie, że to jest tylko dmuchany balonik na podstawie takich jakichś fakcików, że ktoś tam uznał, że jego telefon dziwnie się zachowywał przez jakiś czas. No to rzeczywiście jest to na koniec tylko, panie profesorze, krótko, bo czas nam się kończy, to będzie więcej takiego teatrum w tej polityce, bo pan nowy marszałek też tak chyba powinien parlando przećwiczyć, bo to wtedy byłby jeszcze bardziej ozdobny, a tego chleba polityki będzie chyba dużo mniej. Tak, ja myślę, że tutaj będzie to jest narzędzie wyborcze. To będzie traktowane jako narzędzie wyborcze. Uznali, że to może służyć dalszej mobilizacji własnego elektoratu, ośmieszania przeciwnika politycznego, więc widzą w tym same korzyści. Oby się nie przeliczyli, bo wiem, gdy fakty zaczną mówić przeciwko tym zarzutom, to może być dziwna dezorientacja i jeszcze niezbyt przewidywalne zachowania społeczne. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski, był pierwszym gościem programu W Punkt. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dobranoc. A państwa zapraszam na krótką przerwę.